Cześć. Z tej strony Natalia Serbiak z konie i kropka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co robić, kiedy koń nie chce kłusować. I jak zwykle, przed rozwiązaniem jakiegokolwiek problemu zastanawiamy się dlaczego koń nie chce kłusować. I tak jak sobie o tym pomyślałam, myślałam, to yy, są dwie główne przyczyny. Oczywiście zakładamy, że koń jest zdrowy, tak? czyli, że przyczyną nie jest jakaś choroba, dyskomfort, źle dopasowane siodło, cokolwiek takiego. Zakładamy, że wszystko jest ok. Więc jakie mogą być inne przyczyny? Pierwsza przyczyna to są błędy jeźdźca, i błędy jeźdźca podzieliłam jeszcze na błędy w dosiadzie i błędy w używaniu pomocy. A druga przyczyna to jest po prostu strategia unikania pracy stosowana przez konia. Wiemy, że konie rekreacyjne są bardzo, bardzo sprytne i mają mnóstwo takich strategii, e, które wpływają na to, że nie muszą się za bardzo napracować, dlatego że jeźdźcy rekreacyjni nie potrafią od nich wyegzekwować e, tego, o co proszą. Dobra, więc najpierw skupimy się na błędach jeźdźca. Tak jak mówiłam na początku, mamy dwa rodzaje błędów: błędy w dosiadzie i błędy przy działaniu pomocami. Zaczniemy sobie od. E, Analizy błędów w dosiadzie. Więc tak, pierwszy błąd jest taki, że nie siedzicie równo w siodle. Czyli przechylacie się za bardzo albo do przodu, albo do tyłu, albo na boki. To, że nie siedzicie równo w siodle, zaburza równowagę konia, sprawia, że jest mu niewygodnie i po prostu zniechęca go do ruchu do przodu. Nie ma się co dziwić. Wyobraźcie sobie, że nie niesiecie na plecach. Plecak, albo jeszcze lepiej jakiegoś niesfornego dzieciaka, który ciągle się wierci, przechyla to tu, to tam. Koszmar, prawda? Jeżeli mamy plecak, który jest dobrze dopasowany, idzie nam się wygodnie, a z takim niesfornym dzieciakiem zdecydowanie nie. Czyli podobnie jest w przypadku koni. Jeżeli jeździec źle siedzi, koślawo, wierci się i tak dalej, po prostu koniec zniechęcony do biegania, nie chce tego robić. A... Czyli musicie się upewnić, że siedzicie równo. Drugi błąd. Drugi błąd jest taki, że bardzo chcecie zakłusować, i tak bardzo chcecie zakłusować, że zaczynacie anglezować, nim koń ruszy kłusem. Czyli to jest znowu kolejna rzecz, która bardzo zniechęca konia do biegania. Koń jeszcze stępuje, wy już zaczynacie anglezować, czyli dociskacie mu łopatki, wychodzicie ciężarem, znaczy wychodzicie. Ruchem przed ruch konia, i nie ma chyba, no to jest jedna z rzeczy, która bardzo, bardzo zniechęca konia do, rucha, do ruchu do przodu. Czyli to, co musicie zrobić, to po prostu cierpliwie zaczekać. Także, jeżeli wiecie, że macie problem właśnie z tym zawczesnym anglezowaniem, to nie musicie odbijać się do anglezowania od razu w pierwszym skoku kłusa, Wręcz przeciwnie. Pojedźcie sobie kilka kroków y, kłusem w pełnym siadzie. 3, 4, 5 kroków, i dopiero wtedy zacznijcie anglezowanie. Anglezowanie wstępie jest bardzo, bardzo poważnym błędem, który niezwykle zniechęca konia do kłusa. Trzeci błąd. Y, tracisz równowagę w momencie, kiedy koń rusza kłusem. To jest znowu coś, co bardzo zniechęca konie do kłusowania zwłaszcza jeżeli tracicie równowagę lecąc do tyłu i bronicie się przed tą utratą równowagi ciągnąc konia za pysk. No więc no, nie jestem sobie w stanie wyobrazić y, działania, które bardziej by zniechęcało konia, dlatego że dostaje wędzidłem po zębach i dostaje waszą pupą w nerki. No ja bym nie chciała biegać, gdybym była traktowana w ten sposób. Więc jeżeli to jest źródło problemu, Jedyna rada, jaką Wam mogę dać, wróćcie na ląże. W jeździe na lążę nie ma nic złego, nie należy się tego wstydzić. Wręcz przeciwnie, jest bardzo pożyteczna i będziecie czerpać dużo większą frajdę z jazdy, jeżeli Wasz dosiad będzie pewny i stabilny. I konie również będą czerpać wtedy większą frajdę z jazdy, albo chociaż yy, nie będą... Pojmować jej jako coś tak nieprzyjemnego jak do tej pory. Ok, i teraz jeszcze kolejna rzecz związana z tym brakiem równowagi. Po prostu, jeżeli nie macie dobrej równowagi w siodle, to jeżeli koń zrobi cokolwiek niespodziewanego, to nie jesteście w stanie zachować się w odpowiedni sposób i użyć odpowiednich pomocy. Po prostu, tak? Wychodzicie z równowagi, tracicie równowagę i jesteście zupełnie bezradni. Nie jesteście w stanie przeciwdziałać. Ok, to tyle w temacie. Trochę tutaj szele dzisiaj z notatkami. To tyle w temacie błędów w dosiadzie. Teraz przechodzimy sobie do błędów e, związanych z działaniem Waszych pomocy. Pierwsza rzecz jest taka, że koń nie jest przygotowany do zakłusowania i jest zupełnie zaskoczony. No, bo koń nie wie, o czym wymyślicie, i po prostu musicie konia odpowiednio przygotować do zakłusowania. Jak przygotowujemy? Nabieramy troszkę energii w ciele, prostujemy się, siadamy nieco głębiej w siodło. Możemy sobie skrócić wodzę, jeżeli yy, wodze były długie, tak, żeby poczuć delikatnie w rękach pyszczek konia. I najlepiej dojechać sobie konia do ręki. W kilku krokach, tak? Czyli zastosować Kilka półparad Te pół, półparady byłyby, byłyby idealne tak? Czyli dojeżdżamy sobie konia do ręki Na kilku krokach i dopiero wtedy Dajemy łydkami sygnał Do zakłusowania I teraz Kolejny problem jest właśnie Z tymi łydkami, bo Znowu szeleszczę Dajemy sygnał łydkami Delikatnie zaciskamy I nic Nie ma reakcji, no to co robimy? Ciśniemy mocniej. Nic. Nie ma reakcji. I znowu mocniej. Mocniej, mocniej i mocniej. I to jest bardzo duży błąd. Dlatego, że koń czuje już bardzo delikatne działanie łydek. Bo skoro czuje muchę na swoim ciele, no to oczywiście czuje też wasze łydki. Czyli to, że nie reaguje na ten nacisk łydek, nie znaczy, że go nie czuje. Tylko to znaczy, że go ignoruje. Czyli nie ma sensu zaciskać tych łydek jeszcze mocniej, mocniej, mocniej. Bo to nie przyniesie spodziewanego efektu, a wręcz przeciwnie, pogarsza wasz dosiad. Dlatego, że im mocniej zaciskacie łydki, tym wasz dosiad staje się bardziej płytki, mniej głęboki. Tak? Czyli zaczynacie się unosić nad siodło i zaczynacie się usztywniać. Usztywniacie całe ciało, usztywniacie yy, pośladki, uda, nogi, wszystko, ręce. Całe ciało się zaczyna usztywniać zupełnie niepotrzebne, niepotrzebnie. Ma to też zły wpływ na konia, dlatego że są takie konie, które bardzo źle reagują na takie mocne zaciśnięcie łydami. To jest na przykład mój wspaniały kucyk kaktus, który tego nie cierpi. I po prostu im mocniej e, człowiek się zaciska łydkami, tym on bardziej zaczyna się temu naciskowi przeciwdziałać. Czyli napiera żebrami na e, łydkę, wtedy też. Garbi grzbiet w ten sposób i dosiad jeźdźca staje się dużo, dużo płytszy. Koniecznie jeszcze zadziera się szyją do góry, pyskiem do góry, ucieka na wędzidło i po prostu wychodzi z pomocy. A Wy nie siedzicie, a czy ten jeździec kaktusa nie siedzi już wtedy w siodle i w ogóle nie ma żadnej możliwości działania. Czyli co robimy? Pamiętacie, stosujemy zawsze. Fazy w pomocach, tak? Czyli zaczynamy od działania dosiadem, potem używamy lekko łydek, potem możemy dodać cmoknięcie, jedno, nie cmokamy cały czas, jedno cmoknięcie. Jeżeli nie ma na to reakcji, wchodzimy z batem. Kto nie chce używać bata, dlatego że uważa, że to jest nieetyczne albo że jazda z batem jest niewygodna, to te osoby odsyłam do mojego artykułu, który można sobie przeczytać. W opisie do tego filmu jest link. Trzeba kliknąć ten link i wtedy dostaniecie na maila artykuł. Artykuł o tym, czy należy korzystać z bata, jeżeli się lubi konie, i jak korzystać z bata, żeby było to wygodne. Czyli, jeżeli macie takie dwie obiekcje, serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z artykułem. Natomiast, wracając do tematu, jeżeli nie działa lekki nacisk kłydek, wchodzimy z batem. Nie używamy bata obcesowo i mocno, tylko zaczynamy od delikatnego popukiwania, które stopniowo narasta. Najczęściej nie musicie dochodzić do takiej fazy, bo to powinno już wystarczyć. Z jednej strony, takie pukanie jest dla konia denerwujące, więc po prostu będzie chciał się tego pozbyć. Jak zakłusuje, momentalnie odpuszczacie tę pomocę. A z drugiej strony, jak zaczniecie używać bata, to pokazujecie koniowi, że nie żartujecie, że macie to narzędzie w dłoni i nie zawahacie się go użyć. Ok, ale używanie bata niesie ze sobą jedno zagrożenie, a mianowicie takie, że koń zacznie Wam schodzić do środka, jeżeli używając bata zaczniecie wycofywać. Wewnętrzną rękę. Najczęściej trzymamy ten bat w wewnętrznej ręce, więc jeżeli um, nie potraficie używać bata nie cofając ręki, to spowodujecie, że koń poczuje tutaj na kąciku e, wargi delikatne pociąganie, delikatne albo mocniejsze, w zależności od tego, jak mocno wycofujecie rękę, i zacznie schodzić do środka, dlatego że po prostu dostaje sygnał, dostaje prośbę o zejście do środka. Dlatego sami też często jesteście przyczyną tego, że koń zamiast Wam zakłusować po linii prostej po ścianie przed siebie, zaczyna schodzić do środka. Więc w takiej sytuacji, jeżeli macie z tym problem, to oczywiście nie jeździmy z palcatem, tylko z batem ujeżdżeniowym. Jeżeli mimo wszystko nie potraficie zadziałać za łydką tym bacikiem, to po prostu weźcie wodzę w jedną rękę, a w drugą rękę weźcie tylko bat i wtedy zadziałajcie batem. Ok, to by było tyle, jeżeli chodzi o problemy z działaniem e, Waszych pomocy. To teraz przejdziemy sobie do mm, drugiej przyczyny, a mianowicie jest to strategia konia. Tak jak wspomniałam, konie rekreacyjne są bardzo sprytne. No i oczywiście e, bardzo często jest tak, że prosicie konia o zakłusowanie, a on zamiast kłusować zaczyna złazić do środka. Dlaczego? Dlatego, że na środku może sobie stępować, a wiadomo, że stęp to jest mniej pracy niż kłus. No i to jest dla niego po prostu mniejsza robota. Mm. No i też wy zaczynacie się skupiać na tym, jak za wszelką cenę wrócić na ścianę, więc zaczynacie walczyć z koniem, ciągniecie w jedną stronę, a on zaczyna iść w drugą i zamiast kłusowania jest po prostu taka walka i przeciąganie się. Jest to zupełnie niepotrzebne. I teraz tak, zapamiętajcie taką, zas za taką zasadę, że... Najpierw skupiamy się na tym, jak jedziemy, czyli najpierw skupiamy się na chodzie, wstępie, kłusie czy galopie, a dopiero potem w drugiej kolejności skupiamy się na kierunku. Czyli najpierw muszę mieć czym pojechać, żebym mogła gdzieś dojechać. To jest bardzo ważne. I teraz, mając w pamięci tę zasadę, zobaczcie, że zjeżdżanie ze ściany to tak naprawdę żaden problem. Jeżeli koń chce zejść ze, ze ściany, spoko, świetnie, niech sobie zejdzie, nie jest to dla mnie problem. Skupiam się na zakłusowaniu, bo prosiłam konia o zakłusowanie, czyli nie przestanę egzekwować tego zakłusowania i nie zacznę skupiać się na powrocie na, na ścianę, tylko zupełnie nie przejmuję się tym, że koń zaczął schodzić ze, ze ściany, ale robię ciągle swoje prosiłam o kłus, więc kłusujemy, kłusujemy. I w takiej sytuacji, po prostu, jeżeli już uzyskacie ten kłus, nie skupiajcie się przez chwilę na powrocie na ścianę, tylko utrzymajcie równy kontakt na obu wodzach, utrzymajcie kon, szyję konia prosto i po prostu kłusujcie przed siebie. Kłusujcie przed, przed siebie, skupcie się na Swobodnym, energicznym kłusowaniu na wprost, nie skupiajcie się na kierowaniu koniem. I gwarantuję wam, gwarantuję, że jeżeli przestaniecie myśleć o kierowaniu, a skupicie się na kłusowaniu, koń przestanie wam schodzić do środka. Dlatego, że tak jak tłumaczyłam na początku, on tłumaczył, tłumaczył on schodził do środka. Dlatego, żeby uniknąć kłusa. Jeżeli zobaczy, że pomimo tego, że jest w środku, wy i tak prosicie o to zakłusowanie i takie wyegzekwujecie, to po prostu przestanie to robić, bo nie będzie to miało żadnego sensu. Być może wtedy wymyśli sobie jakąś inną strategię, ale przynajmniej ten jeden problem macie rozwiązany. I teraz, co robić? Kłusujemy, kłusujemy, kłusujemy. Może być tak, że koń sam z powrotem wejdzie na ścieżkę. Jeżeli wejdzie, super. To co robicie? Przechodzicie do stępa, dajecie długą wodę i rozluźniacie się. Czyli dajecie koniowi chwilę przerwy. Tak, żeby sobie skojarzył, że aha, w środku to kłusujemy, a na ścianie jest odpoczynek i nagroda. I potem znowu prosicie o kolejne zakłusowanie. Jeżeli pojawia się ten sam problem, no to cierpliwie egzekwujecie zakłusowanie nawet na środku ujeżdżalni i znowu jak wraca na ślad, dajecie odpoczynek. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli po kilku próbach uda Wam się dobrze zakłusować na ścianie, nie kłusujcie, czyli bez tego schodzenia do, do środka, nie kłusujcie przez kolejnych 15 minut. Tylko po prostu przekłusujcie kawałek. 10, 20, 30 kroków, przejdźcie do stępa, pochwalcie konia, dajcie mu chwilę odpoczynku. Żeby wiedział, że jak raz zacznie kłusować, to nie będzie musiał kłusować kolejne pół godziny. No bo to niestety też jest dla koni bardzo, ale to bardzo e, zniechęcające. Ok, to tyle w temacie problemów przy zakłusowaniu. Jeżeli macie jakiekolwiek inne problemy z jazdą konną, czy z czyszczeniem, oporządzeniem konia, czymkolwiek, napiszcie w komentarzu, a postaram się nagrać o tym film, żeby Wam pomóc. Jeszcze raz przypominam, dla osób, które nie chcą używać bata, jest artykuł, linkuję go w opisie do filmu. Tam sobie zajrzyjcie i przeczytajcie ten artykuł, może wtedy zmieni się Wasze podejście do bata. I kolejna rzecz jest taka, że bardzo serdecznie zapraszam Was na moje media społecznościowe, zapraszam Was na Instagram, tam jestem jako koniej. Albo na Facebooka, jeżeli korzystacie z Facebooka, a nie z Instagrama, tam jestem jako stajnia kropka. Na Instagramie i na Facebooku znajdziecie oczywiście treści edukacyjne, w troszkę innej formie, czyli nie ma filmu. Znaczy filmy też są, tak, ale raczej są grafiki, posty. Są różne przemyślenia, a na instastory i na relacjach Wrzucam takie migawki z codziennego życia stajni Czyli jeżeli Was to interesuje Jak wygląda taka praca i życie w stajni Jak wyglądają moje konie, moja rutyna To jak najbardziej Was tam zapraszam I jeżeli film Wam się podobał Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Naciśnijcie dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie informacje za każdym razem, jak nowy film pojawi się na kanale, i e, bardzo Was jeszcze proszę o polecenie kanału trzem końskim znajomym, e, jeżeli uważacie, że kanał jest wartościowy i czerpiecie z niego dużo, dużo wiedzy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Pa pa.